piątek 25 stycznia w Kętach odbyła się uroczysta gala Przyjaciołom Kultury, zorganizowana przez Urząd Gminy oraz lokalne instytucje kultury. W 2012 roku pierwszy raz spotkanie z mecenasami kultury i z podziękowaniem dla tych, którzy wspierają kulturę. I teraz mamy rok 2013, jest wielki finał, czyli mamy tutaj tak naprawdę biznes, mamy obecnych mecenasów i mamy animatorów, czyli wszystko to, co tak naprawdę składa się na to, że gmina Kęty jest inna niż wszystkie. Okolicznościowe dyplomy i specjalne nagrody przyznano w trzech kategoriach. Wyróżnieni zostali animatorzy kultury, jej najbardziej oddani mecenasi oraz jedna szczególnie zasłużona na polu opieki i troski zarówno o życie kulturalne, jak i ogólnospołeczne firma. Organizacje oraz osoby prywatne, które w zeszłym roku wspierały życie kulturalne w Kętach, otrzymały nagrody i wyrazy ogromnej wdzięczności. Wśród nich znaleźli się Towarzystwo Miłośników Kęt, Klasztor Ojców Franciszkanów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach oraz pani Anna Kuczmierczyk i pan Piotr Wojtyczek. No, chyba ta nagroda sporo znaczy. Może dlatego było zaskoczenie, że nasza praca polega na tym, że nie otrzymujemy za nią normalnej ludzkiej gratyfikacji, którą czujemy na przykład w kieszeni. Obraca się w jakichś wyższych sferach, jakiegoś powołania, jakiegoś takiego stosunku do rzeczywistości, który nas trochę czasem uskrzydla, choć warunki, przyznaję, w ciągu tych 35 lat pracy towarzystwa w tym środowisku się bardzo zmieniły razem z całą historią. Z wszelkimi przemianami musieliśmy i my jakoś przechodzić, dostosowywać się, aż w końcu znaleźliśmy się w kolejnym wieku. Dlatego to jest takie zaskakujące, bo w zasadzie nie przypominam sobie, żeby specjalnie nas ktoś chwalił czy podkreślał. Tym jest to dla nas milsze. Mecenasi kultury 2013 to Alumetal S.A., Witmet Spółka z o.o., Drukarnia DTL, Ice Mastery, Makarony Czanieckie, Gabryś Sikora oraz Emal Kent. Po owacjach dla nagrodzonych wręczona została specjalna nagroda ufundowana przez gminę Kęty, Urania 2013, którą otrzymała Grupa Kęty. Wyróżnienie wręczył burmistrz gminy Tomasz Bąk. Urania, jedna z mus, opiekująca się astronomią i słowo inspirujące, czyli gwiazda. Czyli tak naprawdę to, co wiąże się z marzeniami, to, co wysoko, piękne, nieosiągalne i gwiazdka. No warto być gwiazdą, warto marzyć o gwiazdach, wszyscy chcemy gwiazdkę z nieba. I ta Urania to nagroda wręczona po raz pierwszy dla szacownego, tak naprawdę, no chyba największego zdecydowanie animatora, mecenasa i kulturotwórcy na terenie miasta i gminy, czyli myślę o Grupie Kęty, dawnym ZML-u. Urania, czyli dla tych, którzy są nam bardzo, bardzo potrzebni, a jednocześnie trudno sobie wyobrazić, żeby wspólne funkcjonowanie nie było gdzieś tam z głową w gwiazdach. Na pewno jest docenieniem całej działalności Grupy Kęty na terenie Kęt od lat 50. Jak Państwo wiecie, mamy również w tym roku 60-lecie, więc jest to taka perełka. Jest to nagroda tym bardziej dla nas miła, ponieważ jest to nagroda za działalność związaną w kulturze, a działalność w kulturze jest tą działalnością taką bezcenną i to nas najbardziej cieszy. Generalnie firma stara się wspierać i uczestniczyć w działalności miasta, bo to, jak powiedział Pan Burmistrz na samym początku, firma i miasto na samym początku była to jedność. I staramy się jednak podtrzymywać tą tradycję i pomagać i miastu, i mieszkańcom, i większa część pracowników też jest skąd uczestniczenie w tym życiu kulturalnym. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy nagrodzeni zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawienia słowno-muzycznego Flirt, które zaprezentowali artyści z Teatru Inspiracji z Bielska Białej oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W sobotę 26 stycznia odbyły się przedstawienia przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka. O godzinie 9.30 wystąpiły dzieci z przedszkola Pod Dębami z Malca. Przedszkolaki w bardzo kolorowych strojach podróżowały przez Polskę, pokazując swoim dziadkom, jak piękny jest nasz kraj. O godzinie 13.00 maluchy z przedszkola i żłobka Bajeczka wystąpiły w przedstawieniu Cztery Pory Roku. Oba przedstawienia możecie Państwo obejrzeć w całości na naszym kanale na żywo. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce TVK HD na żywo lub pod linkiem, który znajduje się poniżej.
serdecznie zapraszamy. Kochana babciu, żeby zawsze zdrowa była, razem z nami 100 lat żyła. Jechać, dziadzio, z babunią, tak nam długo żyją, póki komal i mucha morza nie zbiją. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach 31 stycznia odbył się wykład pod tytułem Wiosna w ogrodzie, który prowadził inżynier architektury krajobrazu Szymon Kubiczek. Postaram się przedstawić Państwu, jak mniej więcej pielęgnować ogród wiosną, czyli po prostu te zabiegi po zimie, jak będziemy pielęgnować trawnik, przycinanie oczywiście obowiązkowe. Powiem również coś na temat roślin, które kwitną właśnie w okresie od lutego nawet do kwietnia, do maja. Oczywiście pierwszymi krokami, które tutaj będziemy jak najbardziej ilustrować poprzez wykład, będą na przykład takie zabiegi pielęgnacyjne, jak po prostu usuwanie pokryw roślin, będzie to również nawożenie ziemi odpowiednio, nawożenie roślin, walka z szkodnikami roślinnymi, z chorobami roślinnymi. W trakcie wykładu pokazana została także prezentacja filmowa Rok w ogrodzie Witolda Czuksanowa. Pierwszego stycznia na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach odbył się występ dzieci z tamtejszego przedszkola z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program przygotowała Maria Niemiec wraz z Józefą Wójcik oraz Agnieszką Błaszków. Są wszystkie dzieciaki, babcie jak widać dopisały, dziadkowie również. Dzieci, no ja myślę, że trema ich nie przestraszy i że będą wszystko tak jak do tej pory na próbach było elegancko przedstawiały. Przedszkolaki prezentowały tańce, baśnie oraz życie cygańskie. Babcie oraz dziadkowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych z wnukami, między innymi w wykonaniu wspólnego obrazka, zrobieniu misia z ciastek oraz wróżeniu przez cygankę. Po przedstawieniu i zabawach odbyło się składanie życzeń i wręczanie upominków. W zespole szkolno-przedszkolnym w Bulowicach 1 lutego odbyło się rozdanie nagród w konkursie szopek bożonarodzeniowych. Pomysłodawcą konkursu był sołtys Bulowic Janusz Kruczała, który wraz z Radą Sołecką i Bulowickim Kołem Gospodyń Wiejskich ufundował nagrody dla zwycięzców oraz objął patronat nad imprezą. Celem konkursu szopek jest aktywizowanie młodzieży, dzieci do pracy, do własnej inwencji, może jakieś talenty artystyczne w młodym wieku się ujawnią, a także taki kolejny element to jest próba oderwania dzieci od wiadomo czego, od komputerów, telewizorów i takiego bardziej twórczego spędzenia czasu. Szopki tradycyjne, czym zwracali uwagę, bo dzisiaj jest trudno, trochę młodzież już idzie do przodu, ale były też przepiękne szopki, te pierwsze miejsca. To były takie ekskluzyw, to był pomysł, najnowszy pomysł. Pięknie były wykonane i z materiałów takich nietradycyjnych, tylko takich nowych. To przyszłość, fajne to było, fajne. No trzeba podtrzymywać kulturę, rozwijać. Nie można zostawać tyle. Musimy, nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie cieszyli się, chodziły przecież ile dzieci chodziło, wszyscy chodzili z kulturą. To była kultura, to się cieszyło i cieszymy się, że młodzież w szkole, że jednak podtrzymują tą tradycję, że robią to, że się im chce, że no to trzeba trochę starań, trzeba materiał, trzeba wykonanie i przede wszystkim to, żeśmy zwracali na to uwagę, że wykonanie było samodzielne. W tym roku w konkursie wzięło udział 13 szopek wykonanych przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Bulowicach. Jury wybrało 5 najładniejszych prac. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Filip Pactwa oraz Piotr Wiktor, drugie Anna Kocęba oraz Marcin Bajak, trzecie zajął Jakub Matejko.
Ta szopka była zrobiona z tego, że z siana, różnego drewna. Figurki były kupione w Kalwarii Zebrzydowskiej. A pomysł powstał tak 2 lata temu. I tak robiliśmy co miesiąc tak. Szopka była zrobiona z kolorowych papierów błyszczących. Tematem była szopka krakowska. Pomagał mi mój dziadek. Szopka, robienie trwało około 2 tygodni. Zrobiłem szopkę z drewna i różnych papierów. Robiłem szopkę 2 tygodnie i pomagał mi tata. Już teraz sołtys Bulowic zaprasza na kolejny konkurs. Dzisiaj, widząc błysk w oczach dzieci i młodzieży, postanowiliśmy jako Rada Sołecka wspólnie z Kołem Gospodyń, że dofinansujemy, ufundujemy kilka nagród w konkursie na najpiękniejszą palmę. Także tutaj młodzież znowu ma szansę się wykazać.